Kiedy człowiek się rodzi z Bożego Ducha, kochani, to na początku człowiek się cieszy całym sobą, że należy do Boga. Ja też tak miałem, cieszyłem się całym sobą, że należę do Boga. Cieszyłem się, że niczego nie potrzebuję do życia, oprócz Jezusa Chrystusa. Ale bardzo szybko zrozumiałem jedną rzecz, że takich ludzi jak ja, ktoś musiał kiedyś przyprowadzić do tego Jezusa. Wiecie, mnie do Jezusa przyprowadzili ludzie, którzy przyszli do mnie do więzienia i mi powiedzieli Ewangelię. Oni mi powiedzieli prostą Ewangelię. Powiedzieli mi o tym, że Bóg żyje. Powiedzieli mi o tym, że mnie kocha. Rozumiecie? O tym mi powiedzieli. Ja sobie tak pomyślałem, że ja też tak muszę żyć. Że ja nie mogę całego mojego życia spędzić jedynie ciesząc się Bożą obecnością dla mnie. Wiecie, w Księdze Daniela, w 11 rozdziale, w 32 wersecie jest tak napisane. Księga Daniela, 11 rozdział, 32 werset. Ci z was, którzy macie Biblię, możecie sobie patrzeć, czy was nie oszukuje. Ale już nie oszukuję od lat. Już nabrałem nowej kultury, kultury prawdy. 11:32 jest napisane tak: a tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. To jest oszatanie. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Działający to ci, którzy znają swojego Boga. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, narodziłeś się z Bożego Ducha, doświadczyłeś Jego mocy i obecności, zostałeś uzdrowiony, uwolniony, twoje życie zostało podniesione, to wiesz, co teraz jest przed tobą? Przed tobą jest potrzeba, aby iść i to zanieść innym ludziom. Chrystusa trzeba nieść innym. Chrystus się sam nie zaniesie. Rozumiecie? Ci, którzy znali swojego Boga, zaczęli działać. Masz działać. Nie masz być człowiekiem pasywnym. Zobacz, że tutaj chodzi żywych trupów. Zobacz. Tam zombie, no tam zombie tu skacze. Tam ktoś skacze. Kto tam jeszcze zombie jest oprócz niej? Tam zombie, proszę bardzo. Tu chłopak też zombie. No, widzisz, jak się cieszy. Nie wie, że zombie jest. Myśli, że żyje, a nie żyje. Taka oszukana. Rozumiecie, że tak jest oszukane większość ludzi na świecie? Człowiek rodzi się na ziemi z martwym duchem. W 30% jest kaleką. Czujesz? Martwy duchowo. Kiedyś moja żona, jak jej mówiłem, że idzie do piekła, bo nie znała Jezusa, na my, ja idę do piekła, kretynie. Ja? A za co? A ja mówię, bo nie oddałaś życia Jezusowi. Ona mówi, ty mnie krzywdziłeś, niszczyłeś, a ja do piekła idę. A ja jej mówię, tak. Ludzie, którzy nie oddali życia Jezusowi, są martwi duchowo. Wiecie, co trzeba zrobić? Zanieść im Chrystusa. Trzeba iść do tych ludzi. Trzeba zamanifestować Bożą moc w ich życiu. Ty masz Bożą moc, ale musisz działać. Musisz być człowiekiem, który działa. W drugiej księdze Kronik 19:11 jest napisane, że działanie to wyraz prawości. Jeżeli ty jesteś człowiekiem prawym, to w twoim sercu jest formuła przekazu Chrystusa innym i działania w Jego imieniu dla innych ludzi. Ludzie czekają na ciebie. Oni nie wiedzą, że czekają. Oni skaczą i mówią, super, zombie. Ale trzeba podejść, za główkę złapać, powiedzieć stop. Koniec twojego życia zombie. Trzeba żyć!
Kiedyś byłem w jednym kościele, taka babcia wyszła do modlitwy. Miała ponad 70, no tak sporo ponad 70 lat i miała taki beret. Taki beret miała, jak to mają niektóre babcie berety. Ja pamiętam, położyłem na nią rękę, a ta babcia zaczęła chodzić jak piłka ping-pongowa. I tak zacząłem latać z nią po tym kościele. Mówię, kurczę, mówię, takiego ducha jeszcze nie widziałem. Nie wiem, jak tu się odnieść do tego. Rozumiesz? Ale ona się tak uspokajała, uspokajała i została uwolniona i już było dobrze z nią. Ludzie tak skaczą, bo w nich skacze śmierć i udaje życie. Ale ty jesteś tym, który jest prawy. Jesteś powołany, aby zanieść Chrystusa. Masz nieść Chrystusa. Ja się nie pytam dzisiaj ciebie, czy ty jesteś na to gotów. Wiesz dlaczego? Bo jesteś gotów. Jesteś gotów, żeby nieść Chrystusa. Jesteś na to gotów. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, jeżeli Duch Święty cię wypełnił, to możesz iść i nieść poselstwo. Poselstwo o Chrystusie. Możesz to robić. W liście Jakuba 1:25 pokazane jest, że Bóg błogosławi działanie. Bóg jest szczęśliwy, kiedy my działamy. On jest uszczęśliwiony i wtedy, kiedy ty działasz, to Jego szczęście zaczyna dotykać ciebie coraz bardziej. Rozumiesz? To już nie jest kwestia tego, że my w Chrystusie Jezusie mamy błogosławieństwo. To nie o tym jest mowa. Wiecie, jeszcze raz wrócę do małżeństwa. Jesteśmy małżeństwem ze sobą wiele lat. I naprawdę my już wiemy, jak mamy żyć. I nie wymagamy od siebie różnych rzeczy. Ale na przykład nie było mnie teraz tydzień w domu, byłem na usługach i wróciłem wczoraj i kupiłem Sarze taką bluzeczkę w ciastkach. A moja żona ze śmiechy mówi, a co kupiłeś mi? Na czym rzecz polega? Chcemy być uszczęśliwiani przez siebie. Rozumiecie? Bóg nigdy nie powie tobie, że chce być przez ciebie uszczęśliwiany. Wiesz dlaczego? Dlatego, że On przez cały czas daje ci te impulsy. Te miłosne impulsy. I ta wdzięczność, która w tobie powstaje, może się uwalniać poprzez to, że będziesz działał. Działaj, a będziesz go uszczęśliwiał. Działaj, a będziesz go uszczęśliwiał. Już jesteś w tym miejscu, że mogę ci to mówić. Efezjan 4:16 pokazuje nam, że jesteś przeznaczony do działania. Przeznaczony. To oznacza, że ty nie masz w sobie nic ze stagnacji już. Ty nie musisz mówić, będę czekał i czekał i czekał teraz, aż się udoskonalę. Nikt z nas nie jest doskonały jeszcze w naszych duszach, tak? Nikt. Wszyscy jesteśmy zaburzeni tylko w różnym stopniu. I to zaburzeni ludzie niosą Ewangelię. Rozumiecie? Zaburzeni ludzie niosą Chrystusa. Wszyscy apostołowie byli zaburzeni. Wszyscy. Jezus nie był zaburzony tylko. Ale oni przynieśli Ewangelię na tę ziemię. Rozumiecie? Zaburzeni apostołowie. Oni nam to przynieśli, człowieku. Nie gadaj jak ja gadam, tylko bądź cicho. Chcesz słuchać? Usiądź. No ale to nie koksuj, tylko idź stąd. Ale proszę cię, człowieku, no. Chodzisz pijany, wyglądasz jak dziad, przyjmij Jezusa, a nie będziesz tak wyglądał. Ale po co, jak potem... Ty, ale kozaczku, ale potem siedzisz i beczysz, bo nie masz co do kara włożyć, nie masz za to chlać. Taka jest prawda o tobie, a tak jak ty widziałem w pudle wiele razy. Tobie jeszcze nie widziałem. Ale ja widzę ciebie, rozumiesz, jak ty wyglądasz, przyjrzyj się sobie, diabeł cię dojeżdża jak burą sukę, taka jest prawda o tobie. No właśnie, o, widzisz, o. A potem pójdziesz i znowu będzie żebraninka. Ale nie musi być tak, bo Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. No to jak wiesz, to odpowiedz Mu na to wdzięcznością. No, ja widzę ciebie. To jest właśnie, przyjrzyjcie się, jak działa diabeł. To macie poglądówkę teraz. Zobacz. Człowiek zajechany jakąś maciarza i on dysputy teologiczne prowadzi. To jest mistrzostwo świata. To tak jak jest ktoś pusty jak bęben turecki i chodzi, uczy ludzi jak ma kasę zarabiać. Albo jak ksiądz uczy, w jaki sposób małżeństwie żyć i życia seksualnego uczy. To mnie rozwala w ogóle dokumentnie. Ludzie nie mający żadnego pragmatycznego podejścia w jakiejś dziedzinie chodzą i się mądrzą. I on się teraz mądrzy o życiu, zobał on. Ale...
Ale no, jaki elegancki chłopak, no pokaż jeszcze wszystkim innym, jak jesteś fajny, no zobacz. Ale kamera ci obok, chcesz być w kamerze, chcesz? O, o, o. Dawaj, dawaj jeszcze, come on. Pierwszy Koryntian 12:6-7. Namaszczenie ujawnia się tylko w działaniu. Namaszczenie uwalnia się w działaniu. Namaszczenie nie uwalnia się wtedy, kiedy my siedzimy w życiu na tyłkach i nic nie robimy. Nie wtedy się uwalnia namaszczenie. Wielu ludzi mówi, Panie, chcę, żebyś mi dał swoje dary. Chcę uzdrawiać. Kiedyś jeden człowiek się modlił, mówi, Panie, chcę uzdrawiać. A Duch Święty się go zapytał, ile razy byłeś w szpitalu? A on mówi, ja nie chodzę do szpitali. A Duch Święty pyta, to po co chcesz w darach uzdrawiania chodzić? Ja jestem w kościele, ja jestem kościołem. Nazywam się Artur Cerojski. Kościół chrześcijan pełny Ewangelii. W czym? Ale w jakim kościele? A ja jestem teraz, to jest kościół chrześcijański, tu. Tutaj jest kościół chrześcijański. Ale jak ty byś wierzył, to byś tu siedział, byś mnie słuchał. A jesteś kolejnym przemądrzałym gostkiem z tego kraju. Ale to dawaj, chodź posłuchaj tej sekty. Jak się boisz? Nie bój się, nie ugryzę cię. Namaszczenie się uwalnia w działaniu. Jeżeli my zaczynamy działać, to namaszczenie zaczyna działać. Tam, gdzie twoja noga ustanie, tam namaszczenie będzie uwalniane. Siła, zdecydowanie, mądrość, moc, odwaga. Nie tam, gdzie będziemy myśleć, że będziemy. Rozumiesz? Ja odrzuciłem kulę. Chciałbym, żeby każdy z was umiał odnaleźć siebie w Chrystusie. Nie tylko w ten sposób, że jesteście obywatelami nieba, ale w ten sposób, przyjaciele, że jesteście ludźmi, którzy działają w autorytecie nieba. Żeby każdy umiał to zobaczyć. Przeczytamy Ewangelię Jana, 1 rozdział. Ewangelia Jana, 1 rozdział, od 22 do 23. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiesz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. Do Jana Chrzciciela przychodzą ludzie i pytają, kim jesteś? Co to jest? Co to jest za rzecz? Pierwsze pytanie świata do ciebie to będzie takie, kto ty jesteś. Zauważcie, co się dzieje. Jesteśmy sobie tutaj na ulicy, nikomu nie wadzimy, tak? I co jakiś czas jest manifestacja demoniczna. Wiecie dlaczego? Bo my jesteśmy na nieprzyjaznym do życia terenie. W ogóle ziemia to jest jak pole minowe, rozumiecie? Wiecie, jak teraz, jakiś czas temu byliśmy w Izraelu i nasze córki chciały się, nasze dzieci chciały się ochrzcić. I my sobie pojechaliśmy w takie miejsce nad Jordan, żeby ochrzcić nasze dzieciaki. To było ciekawe, bo przechodziliśmy między polami minowymi. Jak patrzyłem na te pola minowe i szliśmy sobie do tego miejsca, gdzie chrzciliśmy dzieci, to uświadomiłem sobie, że właśnie taka jest ziemia. Ziemia to jest teren zaminowany. I tutaj na tej ziemi będziesz miał takie pytanie, kim ty jesteś? I ty musisz umieć, ty musisz potrafić, a ta umiejętność jest w twoim duchu, bo ją ci dał Duch Święty, określić siebie w Chrystusie. Musisz siebie określić. Musisz wiedzieć o twojej tożsamości, którą masz i o tym, co ty posiadasz. Twoje życie jest związane z tym, że rozpoznasz, kim ty jesteś. Na początku na pułapie tożsamości, a potem, jeżeli chodzi o służbę Bogu. Musisz odkryć swoje powołanie. Musisz zobaczyć, kim jesteś. Nie bój się tego. Powołanie jest w tobie. Nie ma ludzi niepowołanych. Tak jak tutaj każdy z nas siedzi, kto się narodził z Bożego Ducha, to jest powołany. Jesteś powołany. To jest w tobie.
To zostało ci dane w pełnym pakiecie od początku. Na początku tego nie widziałeś, tak jak dziecko, ono jeszcze nie wie. Proszę bardzo, tutaj sobie biega, on jeszcze nie wie. W ogóle on wie, co mu smakuje, jakie jest dobre jedzenie, jak lubi mamę, tatę, o tam coś poleciał sobie, o ma czapkę, ma skacze, o to jest to dziecko. Ale wiecie, co jest w tym dziecku? Powołanie tego dziecka. Ono ma powołanie swoje. Przecież jego życie nie będzie wyglądało jak teraz. Chcę, żebyś zaczął to oglądać. Chcę, żebyś zaczął modlić się w tą stronę, żebyś powiedział: Panie Boże, jakie jest moje powołanie? I żebyś zaczął wierzyć w to, co ci Bóg będzie objawiał. Uwierz w swoje powołanie, tak jak uwierzyłeś w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Uwierz w swoje powołanie. Nie wahaj się. Nie patrz, ile jeszcze ci brakuje. Ja jak uwierzyłem w swoje powołanie, rozumiecie? To tylko przez chwilę spojrzałem na to, ile mi brakuje i już nigdy nie spojrzałem w tamtą stronę, bo bym zemdlał. Ja bym zemdlał, jakbym patrzył w tą stronę, ile mi brakuje, rozumiecie? Ile mi brakuje odwagi, siły i zdolności, darów, umiejętności. Ale ja odebrałem od Boga, tak? Ja pamiętam, jak mu zadałem takie pytanie, siedziałem w więzieniu. Już po nawróceniu zamknęli mnie za stare sprawy, jeszcze czwarty raz siedziałem. I wtedy zapytałem Boga: Boże, kim ja jestem? Kim ja jestem, Boże? Już wtedy byłem zbawiony, byłem narodzony z Bożego Ducha, byłem wypełniony Duchem Świętym. Ale zapytałem: kto ja jestem w ogóle, Boże? O co tu chodzi? I wiesz, on do mnie powiedział: ty jesteś budowniczym fundamentów i badaczem mojego ludu. I ja za cholerę nie wiedziałem, co to znaczy. Co to jest być budowniczym fundamentów i badaczem Bożego ludu? Co to jest w ogóle? Ale wiesz, co zrobiłem najpierw? Uwierzyłem w to! Uwierzyłem w to! Ja powiedziałem: Boże, zgadzam się na to! Ja jeszcze nie wiedziałem, co to jest. Ja dzisiaj to umiem nazwać, sprecyzować, określić. Ale ja wtedy się na to zgodziłem. Tak jak się zgodziłem w 2001 roku z Bogiem, że jestem skazanym na potępienie grzesznikiem i tylko Chrystus może mi pomóc. Tak wtedy w więzieniu zgodziłem się z Bogiem, że jestem budowniczym fundamentów i badaczem Bożego ludu. Zgodziłem się. Moja wiedza nie nadążała za tym. Szerokość objawienia nie była taka jak dzisiaj. Chcę, żebyś zrozumiał tą rzecz. Jesteś powołany. I Bóg chce rozmawiać z tobą o twoim powołaniu. On nie chce ze mną rozmawiać. Czasami ludzie przychodzą do mnie i mówią: do czego ja jestem powołany? A ja mówię: a skąd ja mogę wiedzieć? Ja nie wiem. Ty mi powiedz. Ale co ty we mnie rozpoznajesz, pastorze? Ja mówię: widzę różne umiejętności, ale ja nie wiem w ogóle, ja nie mogę ci powiedzieć. Rozumiesz? Bo ja bym cię wkręcił w coś. Ty musisz wiedzieć i nie wolno ci się bać. Na pewno musisz być świadomy po dzisiejszym głoszeniu, że ty jesteś człowiekiem powołanym przez Boga. Amen? Jesteś powołany przez Boga. A kto jest powołany, ten jest wyposażony. Oczywiście odrzucenie w ludziach zawsze na początku mówi im o różnych rzeczach, które oni powinni robić, żeby się lepiej czuć, ale ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że normalnie pracujesz nad duszą swoją, ale gdzieś wewnątrz jawi się w tobie to, kim ty jesteś w Chrystusie. Jawi się to. Jeszcze może nie potrafisz zebrać do kupy sam siebie, tak? Ale już na pewno wiesz, kim jesteś w Chrystusie. To jest jak małe ziarenko. Jak malutkie ziarenko, które jest w tobie i ty w niego patrzysz. Jest to cudowny skarb twój. Rośnie gdzieś tam wewnątrz. To twoje powołanie. Rozpoznaj to. Pamiętaj, że będą temu towarzyszyły określone dary. Określone dary. Na przykład ktoś mówi: ja jestem ewangelistą. Ja mówię: halleluja. Powiedzieć wam, co towarzyszy ewangeliście? Dwie rzeczy, zawsze na początku. Odwaga, której nie ma inny człowiek, tak? I nienawiść do diabła, której nie ma inny człowiek. Ewangeliści. Ty, oni mogą nic nie potrafić za bardzo zrobić. Mogą jeszcze nie potrafić dobrze głosić. Ale będzie im towarzyszyła nadprzyrodzona odwaga. Pójdą tam, gdzie ktoś nie chce iść.
wejdą w najciaśniejszą dziurę i będą stali i będą mówili o Chrystusie. Rozumiesz? Jak ja rozpoznałem sobie ewangelistę, to strach przed drugim człowiekiem zaczął uciekać z mojego życia jak dym z rury wydechowej. Ja się w ogóle nie boję ludzi. Żadnych. Ja byłem w świecie, jak byłem bandytą, ja udawałem, że się nie boję, bo ja się bałem ludzi. U nas w domu zawsze na lodówce leżała broń z przykręconym tłumikiem. Nasz syn, bo Sara to tego nie wie, bo Sara to się urodziła, jak już byłem nawrócony, ale nasz Wiktor to był tak przyzwyczajony, ponieważ zawsze jak wychodziliśmy na dwór, to ja brałem tą broń i wkładałem w budkę od wózka. I to się nazywało w naszym domu pistolet na muchy. I Wiktor potrafił mi, jak się nauczył mówić, to potrafił mi przypominać, jak zapominałem. Że wychodziłem z nim na spacer, brałem spacerówkę, a Wiktor mnie pytał, tato, wziąłeś pistolet na muchy? Bo on był przekonany, że ja to mam, żeby do much strzelać. Rozumiesz? A ja, o, przepraszam, synuś, i brałem broń i wkładałem w budkę i szliśmy na spacerek rodzinny. Ja się bałem. Cały czas się bałem. Non-stop się bałem. Ale kiedy narodziłem się z Bożego Ducha i odkryłem, że jestem ewangelistą, to wiecie, co się zaczęło dziać? Strach zaczął uciekać ode mnie. To nie stało się w ten sposób, że raptem zniknął. Ale na przykład zaczęły się rodzić w moim sercu takie proste rzeczy. Weź megafon, załaduj baterię, idź głoś Ewangelię w swoim mieście. Zepsuj sobie twarz. Kiedyś w ogóle mi zależało, że mnie wszyscy szanowali. Wiecie, o co chodzi? O, szanują mnie. A ciebie w ogóle nie zależy, że ktoś mnie szanuje. My to w ogóle, człowieku. Napluje ktoś na mnie, to się poprawię i będę dalej miał, proszę ciebie, coś do powiedzenia tej osobie. Rozumiesz? A więc powołaniu towarzyszą określone dary, określone uwarunkowania, coś się dzieje. Jak Bóg cię powołuje do sfery proroczej, zaczynasz wiedzieć różne rzeczy. Nie umiesz tego ułożyć, ale zaczynasz wiedzieć. Jak ktoś cię powołuje do duszpasterstwa, to zaczynasz chcieć być z ludźmi notorycznie, im pomagać. Nie ma dla ciebie problemu, że 15 osób do ciebie dzwoni w ciągu dnia. Najwyżej się męczysz fizycznie, nic więcej. Ale tęsknisz za nimi, na przykład. Jak ja odkryłem w sobie duszpasterstwo, zacząłem tęsknić za ludźmi. Ja tęsknię. To się może komuś wydawać dziwne, ale ja tęsknię za spotkaniami z wami. No, ja tęsknię w ogóle, ja mam taką tęsknotę. Ja się spotkam z wami, potem mogę na przykład was nie widzieć 3 dni, przychodzi środa, ja się na przykład cieszę, że zobaczę kogoś. W ogóle jakaś taka, co to w ogóle za historia jest, jakaś dziwaczna. O powołaniu towarzyszy wyposażenie. Nie ma, że nie ma wyposażenia. Ktoś mówi, ja jestem powołany, ale ja nie mam wyposażenia. Mówię, no nie wiem, może se roisz. Poszukaj tam, gdzie jest wyposażenie. Twoje powołanie też musisz rozwijać. To nie ma, że ty się nie rozwijasz, całe życie robisz to samo. Czy jakąś tam rzecz tylko wiesz i to robię, tylko nie. Jak w każdej dziedzinie życia rozwijasz się. Powołanie się rozwija. Ono się rozwija. Rozciągasz się. Szukasz ludzi, którzy będą cię stymulować. Nie uciekasz od korekty. Nie uciekasz od mentoringu. Każdy człowiek, który realnie chce rozwijać swoje powołanie, to szuka ludzi, którzy będą go stymulować. Przestaje mówić, mnie tylko Bóg będzie stymulował. Ja mówię, no ciekawe. Żebyś się nie zdziwił. On cię będzie stymulował osobiście do jakiegoś momentu, do jakiegoś miejsca. Czy w ogóle wy wiecie, coś wam powiem, czy wy wiecie, że Bóg nie kształtuje charakteru człowieka? Słyszeliście o tym kiedyś? Pismo Święte mówi jak wół, tak? Że charakter człowieka wygładza drugi człowiek. A ludzie mówią, ja chcę, żeby mi Bóg wygładził charakter. Mówię, ale to nie jest Boga profesja. Bóg nie wygładza charakteru. Drugi człowiek ci wygładza. To tak naprawdę wszystko robi Bóg, ale przez drugiego człowieka. Ludzie, którzy realnie szukają swojego powołania, będą chcieli szukać też ludzi, którzy będą ich kształtowali w tym. Powołanie przyniesie ci sukces i będzie rozpoznane. Nie ma, że cię ktoś nie rozpozna. Jak jesteś przywódcą,
to będziesz rozpoznany jako przywódca. Nie będziesz musiał się upierać przy tym, aby być przywódcą. Musisz też patrzeć, czy jesteś powołany do służby publicznej, czy do służby indywidualnej. Jeżeli odczuwasz, że chcesz mieć wpływ większy, to nie bój się bycia publicznym człowiekiem. Nie bój się. Ja nieraz do ludzi mówię, czujesz, że jesteś do publicznej służby powołany? Tak. Mówię, masz kamerę w telefonie? Mam. Zacznij mówić do tej kamery i umieszczasz to w internecie. Pod swoim imieniem, nazwiskiem. Swoje mądrości, proszę bardzo. Klara cię tutaj wszystko osądzi. Wytrzymasz presję, pójdziesz dalej. Nie wytrzymasz, nie pójdziesz. A jeżeli jesteś powołany do służby niepublicznej, to się nie pchaj do służby publicznej. Nie ma po co. To niczemu nie uwłacza, że nie jesteś publiczną osobą. Spójrz, może jesteś właśnie przywódcą. Może zaczynają się gromadzić ludzie wokół ciebie. Spójrz na to. Może szukają ojcostwa w tobie. Pójdź za tym, nie bój się. Jeżeli nie będziesz wiedział, jak się w tym poruszać, tak? Ale będziesz przekonany, że tak jest, ja na pewno ci w tym pomogę. Chcę, żebyście zrozumieli, że powołanie kształtuje się w waszych marzeniach. Nie bój się tak rzecz oglądać. O czym marzysz względem swojego powołania? Spójrz w swoje marzenia. Tak one cię przerastają. Ja wiem, że twoje marzenia cię przerastają. Bo każde prawdziwe marzenie od Boga przerasta twoje możliwości. Nie ma takiego marzenia, które nie przerasta ludzkich możliwości, a jest to marzenie od Boga. Rozumiecie, o co chodzi? Ludzie mówią, to jest takie nierealne. Ja mówię, to pewnie od Boga. Zawsze Boże marzenia przerastają twoje możliwości. To jest cudowne. Ja ciągle marzę o rzeczach większych. Rozumiecie? Ja się nie boję marzyć o rzeczach większych. Nie boję się. To, co potrafię osiągnąć na pułapie naturalnym, tak? Niekoniecznie jest od Boga. Zachęcam cię, żebyś odważnie zrobił remanent w swoim życiu na pułapie rozeznania swojego powołania. Zrób remanent. Zobacz, kim nie jesteś. Zobacz, do czego się nie nadajesz. Rozumiesz? To bardzo... Weź sobie kartkę papieru i napisz sobie tak. Punkt pierwszy. Do czego się nie nadaje w nawiasie, kim nie jestem. I zobacz, kim ty nie jesteś. Od razu się z tym rozstań. Bo to są mrzonki. Rozumiesz? Jak cię nie ciągnie, żeby głosić publicznie Ewangelię, a myślisz sobie, jestem ewangelistą, to to jest mrzonka w twoim życiu. Byłem na kursie Alfa, zdałem kurs Alfa, zostałem ochrzczony w kościele zielonoświątkowym, więcej nie idę na kurs Alfa i ja nie prowadzę, wiesz dlaczego? Dlatego, że jestem najlepszym nauczycielem Bożego Słowa w tym kraju. Tak, tak, tak. Kurs Alfa kończy się u mnie na wysokości paznokcia. Czy? Tak, słuchaj się mnie. Nie mormonów, to są... Nie. Artura Cerońskiego, słuchaj się. Nie. Dlatego, że jestem najlepszym nauczycielem, jaki stanął przed tobą w życiu. Artur Cerojski, apostoł Boga Żywego. Tak? Jesteś zainteresowany? Czy jesteś zainteresowany? Marcin Luther, stary kuter. Marcin? Jest człowiek. Marcin dla mnie nie zrobił zbyt wiele. Chodzi o to, zainteresowany jesteś moim apostolstwem? Czy jesteś... Moje pytanie było pierwsze. Pierwszy byłem. Odpowiedz na moje pytanie, odpowiem na twoje. Jak prawdziwi Żydzi postąpimy teraz. Czy jesteś zainteresowany apostolstwem z mojej strony dla ciebie? Apostołem. Apostoł. Posłany. Apostolikos, nie wiem. Jezus Chrystus. Święty Jan, nie znałem osobiście. Święty Jan? Ten z Biblii? Jeden był apostołem, drugi napisał list świętego Jana. Ale w czym?
Płynie. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ale jak ja odpowiem na... Patrz, jesteśmy, ja już mam trzy odpowiedzi, ty żadnej. Odpowiedz na mnie. Jesteś zainteresowany moim apostolstwem dla ciebie? Czy nie? Tak czy nie? Co powiedział Jezus? Tak czy nie? Tak czy nie? Co innego jest od złego? Siadaj i słuchaj. Pierwsza dyrektywa apostoła. Siadaj, słuchaj. Nie okazuj buntu. Siada... Bunt jest taki sam jak czary. Nie czaruj, nie czaruj, nie czaruj. Siadaj, słuchaj. Siadaj, słuchaj. Siadaj, słuchaj. Buntownik. Nigdy tak nie postępuj. To jest poglądówka apostolska teraz. Nigdy nie postępujcie w taki sposób jak ten człowiek. Luther Kutter. Rozumiesz? Mówi do niego apostoł, usiądź i słuchaj. Przed chwilą wybrał moje apostolstwo, nie słucha. Nigdy nie bierzcie przykładu z takich ludzi. Nigdy. Kiedy zdecydujecie się na to, aby być posłusznymi, to nigdy nie postępujcie wbrew posłuszeństwu. Usiądź, bo... Ale usiądź. Usiądź, ale... Ale usiądź, możesz... Dobrze, już nam nie przeszkadzaj. Już umówiliśmy się, że jesteś buntownikiem. Wszyscy wiedzą, mamy tutaj zebranie świętych. Wszyscy zobaczyli, kim jesteś, przyjacielu. Nie bierzcie z niego przykładu. No Luther, no co mnie Luther, no Luther mnie, no. Ty masz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Masz zaniżony poziom litu. Nie? Dobrze. I koniec. Takie mamy społeczeństwo. Rozumiecie? Chcę, żebyście zobaczyli szaleństwo i głupotę, która jest wokół. Chcę, żebyś robił odważne remanenty. Nie bójcie się odważnych remanentów. Będziecie dowiadywać się, jak macie w środku. Ja wierzę w to, że wśród was jest wielu ludzi, którzy pociągnie za sobą następnych wielu ludzi. Ja w to wierzę. Widzę waszą wierność, wielu z was. Widzę wasze oddanie dla Królestwa, widzę wasze namaszczenie. Chcę, żebyście odważnie zajmowali swoje stanowiska w Królestwie. Odważnie. W sposób zdecydowany. Rozumiecie? Jesteśmy kościołem przebudzeniowym. My się nie zajmujemy tym, żeby utrzymać coś. My się zajmujemy działaniem progresywnym. My chcemy dotrzeć do każdej części tego społeczeństwa. Nie z jakąś religijną informacją, tylko z potężną mocą z nieba i z potężną mądrością z nieba. W tym kraju połączenie mocy i mądrości to jest w ogóle mega deficytowy towar. Rozumiecie? Ja wierzę, że wśród was są tacy ludzie. Czas jest taki dla naszej wspólnoty, dla całego zespołu apostolskiego, żeby ludzie odważnie zajmowali swoje stanowisko. Czy będziesz błądził? Tak. Ponieważ zajmowanie swojego stanowiska w miejscu, w Królestwie Bożym nie obchodzi się bez błędów. Ja popełniłem wiele błędów w swoim życiu. Dokonałem wielu złych wyborów. Ale coś ci powiem. Kiedy idziesz w swoim powołaniu, to Duch Święty, on prowadzi cię, tak? Mimo twoich błędnych decyzji różnych. Nie zgubisz się. Nie rozpieprzyć się to wszystko. Nie bój się. Stanowimy na dzisiaj tak silną formułę wspólnotową, że jesteśmy w stanie, tak? Sami dla siebie stawać się skarbami. I potem powielać to, rozwijać. Zrób remanent. Zobacz, kim jesteś z uwagi na twoje powołanie. Będę wam pokazywał, jak funkcjonują dary duchowe. Zobaczycie, że wielu z was tak mało usługuje w darach Ducha Świętego, a możecie o wiele bardziej. Możecie o wiele bardziej usługiwać w darach Ducha Świętego.
to nie jest, tam nie ma ograniczenia żadnego. Możecie coraz więcej uwalniać odwagi i siły, zdecydowania. Wiesz, jak jest w Królestwie Bożym, że jak wejdziesz w jedną przestrzeń duchową i zagospodarujesz tą przestrzeń, to otwiera ci się następna przestrzeń. To jest jak z wagonami w pociągu. Zagospodarujesz jeden, otwiera się następny. Zagospodarujesz następny, otwiera się następny. Nie dzieją się rzeczy od razu. Nie ma też przeskoku o 2-3 wagony do przodu. Krok po kroku. Ale zacznij od tego, żeby się określić, kim jesteś. I żeby twoją służbę rozwinąć na maksa. Kiedy ty już będziesz widział, kim jesteś, to zacznij koncentrować się na tym. Niech ta służba rozwinie się. Niech te obdarowania manifestują się. Nie zajmuj się też rzeczami, które są ci niepotrzebne. Po co? Po co brać się za coś, co nie jest twoje? Ludzie przychodzą do mnie i mówią: Artur, jak myślisz? Jakie jest teraz słowo dla tego kraju? Czy masz słowo dla tego kraju? Ja mówię, no takie jest słowo dla tego kraju, żeby się nawrócili. Ale co się będzie działo teraz? Co tam myślisz o sprawach rządu? Ja mówię, no chodzi, najbardziej chciałbym, żeby rząd się nie wtrącał w moje sprawy. Takie, i oto się modlę co środa. W ogóle tak, kocham rząd nasz, w ogóle błogosławię wszystkich władających. I mam taką myśl przewodnią, żeby się nikt nie wtrącał w moje sprawy. Żebym ja szedł i szerzył Ewangelię Królestwa. Rozumiecie? A to jest moje pragnienie. Ja się nie zastanawiam, co tam się dzieje, ponieważ ja w ogóle nie jestem powołany do tego, żeby się w tym wszystkim grzebać. Rozumiecie? Ja się nie grzebię w tym. Więc ty też się nie grzeb w rzeczach, które są zbędne, niepotrzebne. Ale to, co jest twoim powołaniem, niech będzie przez ciebie widoczne i jasne. Tak jak dzisiaj jesteś w stanie stanąć przed lustrem i powiedzieć: jestem dzieckiem Boga i idę do nieba. Tak samo stań przed lustrem, dojdź do takiego momentu, że stanie przed lustrem i powiedz: jestem tym i tym. Potrafię to i to. Będę rozwijał to i tamto. I tym się zajmij. I tym się zajmij. Rozumiesz? Nie przejmuj się, że innych rzeczy nie robisz. Rób to, co ty, w czym ty jesteś dobry. Słowo Boże mówi: usługujcie tym darem, który jest wam dany. Tym darem usługujcie. Oczywiście możesz działać w wielu innych sferach jako forma pomocy, ale to nie o to chodzi. Odkryj siebie najpierw. Siebie. Czego ty chcesz w ogóle w Królestwie Bożym? Czego ty chcesz w Królestwie Bożym? To jest bardzo ważna rzecz. Ten świat potrzebuje profesjonalizmu, profesjonalnego, duchowego przekazu. Rozumiecie? Zobaczcie, jaki ten świat jest zafiksowany. Tu jeden, proszę ciebie, że tu Luther z reklamówką lata, drugi, proszę ciebie, co innego. Tu każdy ma jakąś w ogóle demoniczną zajawkę. A my jesteśmy jak latarnia morska w tym całym syfie. Jak latarnia morska dająca światło. Ile religii jest? Rozumiecie? Zobaczcie. Odnajdujmy to światło. Bardzo was proszę. Kochani, zaraz się pomodlimy. Podziękujemy Bogu za to słowo, a potem będziemy tutaj mieli przyjęcie weselne. Może to nie będzie jakieś super przyjęcie, ale to będzie przyjęcie weselne. Chciałbym, żebyście uczcili też ich w ten sposób, że będziemy na tym przyjęciu i będziemy bawić się i cieszyć z ich radości. Wstajmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to słowo. Ojcze, ja chcę, żeby to słowo docierało dzisiaj do ludzi, żeby ludzie odnajdowali siebie w Twoim Królestwie, żeby powołania, Ojcze, które włożyłeś w ludzi, one manifestowały się z potężną siłą. Duchu Święty, ja tego pragnę. Ja chcę, żeby każdy z tych wojowników, który tutaj jest, Ojcze, rozpoznał swój kierunek, Ojcze. Ja chcę, Ojcze, żeby ci ludzie zobaczyli siebie w Twoich mundurach,
przystosowanych do określonych działań. Ojcze, ja chcę, żeby oni pokochali swoje powołania, żeby oni patrzyli na nie z radością jak na skarb. Ojcze, ja chcę, żeby nigdy nie odeszli od tych powołań z uwagi na to, że jest trudno albo że to się nie rozwija tak, jak oni by chcieli. Ojcze, ja modlę się o manifestację określonych darów Twojego Świętego Ducha w ich życiu. Ojcze, modlę się o to. Ojcze, ja modlę się o asystę określonych aniołów, którzy są przyporządkowani do powołań, Ojcze. Uwielbiam Cię za to. Ojcze, niech ludzie oglądają siebie, niech rozbijają wszelką mrzonkę i odnajdują Twoje marzenia i pragnienia w stosunku do ich życia, które włożyłeś w nich, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.